Witajcie kochani w kolejnym filmiku Pomalujmy Słowa. Dzisiaj przeczytamy fragment księgi dżungli, a następnie zrobimy z plasteliny kilka zwierzątek. Zapraszam do słuchania! Na płaskim bloku skalnym pośrodku wzgórza leżał wyciągnięty wielki, siwy już wilk samotnik. Tak silny, sprytny i mądry, że został obrany naczelnikiem rodu. Wokół niego przysiadło około 40 wilków różnej wielkości i maści. Byli tam weterani o sierści przypominającej borsuka, tak potężni, że w pojedynkę zażynali z łatwością rosłe jelenie dżungli, a obok nich widniały czarnowłose, trzyletnie wilczury, zadzierżyste i butne, pewne, że potrafią dokonać tejże samej sztuki. Akela, samotnik, już od roku był naczelnikiem rodu. W życiu zdarzyło mu się niejedno. Kilka razy wpadał do dołu najeżonego palami, był tak zbity kijami, że porzucono go jako trupa, to też miał wiele doświadczenia i znał się na podstępach i chytrości ludzi. Rozprawy na skalę rady były bardzo zwięzłe. Wokół zasiedli rodzice wilcząt, które wesoło bawiły się po środku. Od czasu do czasu zbliżał się do tej gromadki starszy wilk. Przyglądał się bacznie temu, to innemu malcowi, a potem wracał w milczeniu na swoje miejsce. Czasem któraś z matek wysuwała swe dziecko na środek, zalanej księżycowym światłem polanki, by nie zostało przypadkiem pominięte. A kela leżał na swym głazie i powtarzał raz po raz. Znacie prawo, znacie je dobrze, badajcie więc dobrze, wilki. Matki powtarzały wołanie niespokojnymi głosami. Badajcie uważnie, badajcie uważnie, wilki. Matka wilczyca poczuła, że grzywa jeży jej się na karku, gdy mąż wysunął małgiego na środek koła. Malec rzucił się zaraz na, ze śmiechem na ziemię i zaczął skwapliwie zbierać iskrzące się świetl, w świetle połyskliwe krzemienie. Akela leżał dalej, spokojnie z łbem pomiędzy łapami i naszczykiwał monotonnie. Badajcie uważnie, wilki. Nagle z skalnych załomów doleciał głuchy ryk tygrysa. Malec jest moim łupem. Oddajcie mi go natychmiast. Cóż wolnemu rodowi po małym człowieku? Akela nie potrząsnął nawet uszami. Powtarzał dalej swoje. Badajcie uważnie, wilki. Wolny ród nie słucha innych rozkazów ponad własne prawo. Badajcie dobrze, wilki. Wokół rozległy się szemrania, a któryś z młodych wilków zwrócił się do Akeli i powtórzył pytanie szerkana: cóż wolnemu rodowi po małym człowieku? Prawo dżungli powiada, że w razie sporu, czy młode szczenie ma należeć do rodu, czy nie, o jego przynależności rozstrzygają dwa głosy przychylne członków rodu, oczywiście z pominięciem głosów rodziców. To głosuje za małym człowiekiem? Spytał Akela. Kto spośród członków wolnego rodu chce, by przyjąć ludzkie szczenie do gromady? Zaległa cisza. Matka wilczyca uczuła, że musi stoczyć teraz walkę, a zarazem, że będzie to ostatnia walka w jej życiu. Naraz ozwał się ciężki spasły brunatny niedźwiedź Balu. Jedyny obcy przypuszczony do rodu, wykładający wilczętom prawo dżungli. Balu wszędzie był miłe widziany, ponieważ nie spierał się z nikim ołup, żywił się miodem dzikich barci, orzechami i korzonkami. Ja daję głos za małym człowiekiem. Ja głosuję za szczenięciem ludzkim. Co na no złego może zrobić mogli? Nie mam daru wymowy, ale mówię prawdę. Pozwólcie mu pozostać pośród gromady wilków, ja zaś będę go uczył praw dżungli. To jeden głos, powiedział Akela. — Któż daje drugi? Balu, nauczyciel dzieci naszych, ujął się zaszczenięciem ludzkim. Któż pośród rodu przyłącza się do jego zdania? Wtem cień jakiś zamajaczył na zalanej światłem polance. Była to bagera, czarna pantera. Jej sierść krócej barwy w pełnym księżycowym świetle błyskała srebrnymi centkami, niby mieniący się czarny jedwab. Wszyscy znali bagerę i spośród całego rodu żaden wilk nie ośmieliłby się stawać wbrew jej zamysłom. Była przebiegła jak tabaki, popędliwa jak dziki bawu, a nieustraszona jak ranny słon. Natomiast słodki jej głos przypominał patokę, cięknącą po pniach drzew z dzikich barci. Włos przypominał się najdelikatniejszy puch. Czcigodna Kelo i Wy, członkowie wolnego ludu wilków, powiedziała. Co prawda, nie wypada mi zabierać głosów w waszym zespole, ale ogólne prawo dżungli mówi, że jeśli idzie o spór dotyczący niedorostka jakiegokolwiek narodu puszczy, wolno o losie jego i życiu wyrokować za pomocą okupu. Tak mówi prawo, nie objaśnia zaś komu wolno okup ten złożyć. Więc nie jest zabronione, by członek jednego rodu składał okup za członka rodu innego. Czy nie mam racji? Masz rację, najzupełniejszą rację, Wrzasnęła Czereda młodych, wiecznie głodnych wilków. Słuchajmy, bagery, odezwali się wszyscy. Szczenie ludzkie może zostać okupione. Prawo wyraźnie zezwala na to. Nie mam prawa głosować w waszym rodzie, powiedziała bagera. Proszę was o pozwolenie na przemawianie w tej sprawie. Mów, mów, wrzasnęło całe zgromadzenie. Jest to podłe mordować nagie, bezbronne szczenie. Zważcie przy tym, że gdy malec podrośnie i utyje, stanie się znacznie lepszym kąskiem. Balu głosował za tym, by żył w waszym rodzie. Ja głosuję za pomocą okupu, dodając do jego głosu młodego tłustego bawołu, którego przed chwilą zadusiłam o mały pół mili stąd. Zjedźcie go ze smakiem, ale proszę, przyjmijcie małe ludzkie szczenie zgodnie z prawem do swego rodu. Sądzę, że nic temu nie stoi na przeszkodzie. Zaczęły się burzliwe narady, na ogół jednak przychylne dla malca. Mniejsza z tym, zginie i tak w porze deszczowej. Zginie od żaru słońca w lesie. Co nam może szkodzić ta goła żaba? Niech sobie biega z wilkami. Gdzie ten bawu, Bagero? Pokaż nam trzeba przyjąć okup. Pośród tego rozbrzmiewało nieustanne naszczekiwanie Akeli. Badajcie dobrze wilki. Badajcie dobrze. Malec pozostał zupełnie obojętny na to wszystko. Nie zważał wcale na wilki, którego przychodziły oglądać, i bawił się kamyka. Za chwilę całe zgromadzenie udało się na poszukiwanie bawołu, a na skalę rady pozostali tylko Akela, Bagera, Balu i sprzymierzone z moglim wilki. Szerkan porykiwał w dali, rozgniewany porażką i brakiem możliwości odzyskania swego łupu. Wyj sobie, wyj, szydziła Bagera. Znam się na ludziach i jestem pewna, że ten malec cię do skomlenia z innego powodu. Jestem zadowolony, że się tak stało, powiedział Akela. Ludzie to mądre stworzenia. Ten malec może nam się nieraz przydać. Tak, tak, odrzekła bagera. Może się bardzo przydać, zwłaszcza, że nikt nie może ludzi łudzić się, iż panowanie jego nad rodem trwać będzie nieskończoność. Akela zamilkł. Przeszło mu przez myśl, że może niedaleki jest już dzień, kiedy zostanie zabity przez wilki, jako stary, i niedołężny wódz, by ustąpić miejsca innemu, który po pewnym czasie dozna tego samego losu. Zabierz go ze sobą, rzekł do wilka ojca. I wychowuj, jak przystało kształcić członka wolnego ludu. Mogli został w ten sposób przyjęty do rodu wilków seneńskich, okupiony bawołem oraz życzliwym stawiennictwem mądrego balu. Musicie, czytelnicy, przeskoczyć w myśli okres dziesięciu czy 11 lat i wyobrazić sobie dziwne życie małego Mugliego wśród wilków, gdyż chcąc wszystko opisać, musiałbym stworzyć mnóstwo książek. Wychowywał się razem z wilczętami, które jednak, jak to łatwo zrozumieć, wyrosły na stare wilki, gdy tymczasem on był ciągle jeszcze małym chłopcem. Wilk ojciec wyuczył go, jak ma się starać o żywność oraz tłumaczył mu wszystko, co go otaczało w dżungli. Z czasem zrozumiał, co znaczy najlżejsze drgnięcie dźbła trawy, powiew ciepłego wiatru w nocy, krzyk sowy w dziupli drzewa, szmer na korze pnia spowodowany przez przysiadającego na chwilę nietoperza lub pluśnięcie rybki w wodzie. Te wszystkie odgłosy poznał dokładnie i zaznajomił się z nimi tak dobrze jak człowiek z codziennymi swymi zajęciami zawodowymi. Gdy się nie uczył, grzał się na słońcu i spał, a potem szukał pożywienia i zasypiał znowu. Gdy czuł, że jest brudny lub że mu gorąco, zanurzał się w jednej z leśnych sadzawek, a chcąc dobrać się do miodu, którego jedzenie wraz z orzechami zalecił mu balu i który mu smakował nieraz bardziej niż surowe mięso, wdrapywał się po niego na drzewa. Tej sztuczki wyuczyła go bagera. Siedząc na gałęzi, wabiła go do siebie, a małgliw wspinał się w górę początkowo niezdarnie jak rosomak, potem jednak, nabrawszy wprawy, hulał pośród gałęzi niby płowa małpa. Miał swe miejsce na skale rady podczas zebrań wilków i przy jednej z takich okazji odkrył, że wystarczy spojrzeć bystro w oczy któremuś z wilków, by go zmusić do odwrócenia głowy. Robił też nieraz przysługi swym przyjaciołom. Wyciągał im z ciernie, co jest rzeczą niemałą, bowiem takie drobne, nikłe, kolce dokuczają bardzo zwierzętom. Nieraz w nocy udawał się w dolinę ku polom uprawnym i przyglądał się z ciekawością mieszkania ludzi. Ale nie miał do nich zaufania, od kiedy bagera pokazała mu w lesie sidła zręcznie ukryte pośród gęstwiny. Było to pudło czworoboczne z zapadającym się pomostem, przeznaczone do łapania dzikich zwierząt, i mogli o mały właśnie stanąć na zdradzieckiej desce. Najbardziej jednak lubił kryć się wraz z panterą na całe dni w niedostępnych zaroślach puszczy i spać tam godzinami aż do wieczora. Gdy słońce zaszło, Bagera rozpoczynała łowy, a chłopiec przypatrywał się i uczył od niej. Pantera polowała na różne zwierzęta, według zachcianki czy z głodu. Maugli robił to samo, pe, z pewnym jednak zastrzeżeniem. Unikał zabijania bawołów, bowiem od chwili, kiedy zaczął rozumieć, wiedział od przyjaciółki, że jego życie okupione zostało ofiarą bawołów. Wszystko w dżungli jest twoje, nauczała go Bagera. Możesz polować na każde stworzenie, którego jesteś w stanie pokonać. Ale z uwagi na pamięć tego bawołu, którym zostałeś okupienny, nie zabijaj członków jego rodu, ani nie jedz ich mięsa. Tak nakazuje prawo puszczy. Mogli pilnie przestrzegał owego prawa. Rus umężniał i stawał się silny. Zresztą inaczej nie mogło stać się z chłopcem, który nie chodził do szkoły, nie męczył się niczym, a dbał tylko o to, by miał co jeść. Matka wilczyca powtarzała mu, by nie dowierzał szerkanowi, który jest jego wrogiem. Wiedział od niej, że przyjdzie dzień, w którym będzie musiał zabić tygrysa i gdyby był młodym wilkiem, nie zapomniałby o tym obowiązku. Uleciało mu to jednak rychło z głowy, ponieważ był tylko chłopcem, chociaż nazwałby się niewątpliwie sam wilkiem, gdyby umiał myśl swą wyrazić w jakimkolwiek ludzkim języku.